Mamy dzisiaj parszę siódmą pod tytułem Wajece, co się tłumaczy na wyszedł. Historia Jakuba, jakże malownicza. Dużo różnych wątków, trochę rodzinnych, różnych transakcji, dziwnych nam się w pewnym sensie wydaje. Ale co tutaj moglibyśmy w tym, z tego urywka, fragmentu tej parszy, Tory, dla siebie odnieść? Czy ta relacja trochę dziwna Labana, który wykorzystywał w pewnym sensie Jakuba, jego pracowitość, jego to, że Bóg mu błogosławił, w ten sposób też jego domowi błogosławił, wykorzystywał go tutaj w pewnym sensie, był nieszczery, podstępny, tak? Tutaj można by powiedzieć o tej Racheli, że Jakub najpierw pracował za Rachelę, a on jak gdyby mu z bonusem dał Leę, starszą córkę. To ta historia z tymi stadami, tak, że centkowane miały być Jakuba, a on je oddzielił, żeby się nie rodziły centkowane. Takie można powiedzieć egoistyczne podejście Labana do Jakuba. Mimo, że byli jakąś dalszą może rodziną. Jak to dzisiaj może na nas wpłynąć? Czy takie relacje, interesy można by powiedzieć, biznesy rodzinne, które tam, o których tutaj czytaliśmy, mogą mieć zastosowanie praktyczne dzisiaj? No bo z tego fragmentu wynika jakoby Laban cały czas traktował swoje córki jako swoje, potomstwo z tych córek jako swoje. To tutaj te ostatnie wersety, 31 rozdział, 43 werset, Laban wypowiada się tak. Wtedy Laban odpowiedział Jakubowi tymi słowy. Czyli jak już Jakub, można powiedzieć, uciekł stamtąd. Wtedy Laban powiedział Jakubowi tymi słowy: te córki są moimi córkami, a te dzieci moimi dziećmi, także ta trzoda jest moją trzodą. W ogóle wszystko, co tu widzisz, do mnie należy. Cóż jednak miałbym dziś uczynić moim córkom albo synom, których one urodziły? W tej wypowiedzi wygląda, chyba że tak przetłumaczono, że może tutaj złe jest tłumaczenie, może tu Laban mówi, że to wszystko jest z mojego domu, co tu widzisz. To należało do mnie. Z mojego majątku, z mojego domu to wszystko masz. Może tu jest kwestia też tłumaczenia. Zobaczmy może Pardes. Znaczy w innym przetłumaczeniach jest podobnie. Czyli on to jakby uważa za swoje, Laban. Poprzedni werset, 41, część druga. W zasadzie cały można. I tak to przez 20 lat służyłem w twoim domu, 14 lat za twoje dwie córki i 6 lat za trzodę. Ty jednak wiele razy zmieniałeś mi zapłatę. Tutaj można by powiedzieć, że ten zwrot Jakuba pokazuje, że w dzisiejszych czasach, nawet w tych relacjach rodzinnych, warto jest umowy sporządzać. Tak, żeby to było jednoznaczne, bez żadnych niedomówień. Oczywiście w rodzinie jest to zaufanie większe, ale to właśnie może tak być, że... Bo tu mamy w pewnym sensie Laban jako ta rodzina, która jest od Boga dalej. Tutaj te bożki, jakieś figurki jakby na to wskazują. Ale jest ta bliskość pokrewieństwa. I współcześnie może też być ta bliskość spokrewieństwa, czyli ktoś, kto zachowuje Torę, służy Bogu, będący w jakichś biznesowych relacjach z kimś, kto Bogu nie służy. Czy warto wtedy nie polegać tylko na pokrewieństwie krwi? To warto się zastanowić nad tym, jak, bo może niektórzy są w takich relacjach, bo ja spotkałem się osobiście z taką relacją
gdzie dzieci były tak zwanym ciele Mesjasza, czy dzieci, syn czy córka, już tu nie chcę konkretnie pokazywać palcem, tylko chcę tak ogólnikowo dosyć powiedzieć. No i razem biznes prowadzony jest dalej. No i pod jednym szyldem, że tak powiem, i zachowania dziecka, tego współbiznesowego, jest uwłaczające Bogu, no ale biznes nadal funkcjonuje pod jednym szyldem. Różnego typu zachowania bałwochwalcze są propagowane. W takiej sytuacji, jak to powinno dalej wyglądać? Czy nie powinno się to rozejść, tak jak tutaj Jakub, znaczy no Bóg w pewnym sensie mu pokazał, że ma wyjść stamtąd, że to już ten czas minął. Ale właśnie ta historia może ma wydźwięk współcześnie, żeby ludzie, którzy są w takich relacjach, którzy w rodzinnych relacjach coś się zmieniło, że jedna strona tej relacji biznesowej uprawia kult bałwochwalczy przez zachowanie świąt katolickich na przykład, co jest pewnego rodzaju współcześnie na różnych social mediach kultywowane przez różne życzenia współpracownikom i tak dalej. I teraz jest w tej relacji biznesowej osoba, która tego nie zachowuje. Jak to ta osoba wygląda wtedy? Czy właśnie nie jest to czas, żeby się rozejść, wyjść z tego, z tej relacji? Mimo, że to jest bliska osoba. Ktoś z rodziny. Nawet bardzo bliskiej pokrewieństwa. Warto się nad tym zastanowić, jak to wygląda z zewnątrz wtedy postrzeganie. No bo przychodzi jakiś kontrahent, tak? No i widzi, że tutaj są takie zachowania. No i może zapraszać tak przedstawicieli tej firmy, czyli tego wierzącego, już tak ujmę ogólnikowo, i tego katolicko wierzącego, na jakąś firmowe spotkanie właśnie powiązane z takimi świętami katolickimi. Jak wtedy ta osoba tak zwana wierząca, w jakiej sytuacji jest? A może ona ma jakieś też uprawnienia w danej firmie, gdzie jest decydująca i musi tam być. Ale ze względu na jakieś tradycje świąteczne i inne nie chce być. No i ma moralny zgrzyt i często widzę, że się ludzie w różny sposób, ci tak zwani wierzący, się usprawiedliwiają. Warto się nad tym zastanowić głębiej, że te relacje rodzinne są jak najbardziej, bo to jest specyficzne zaufanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale czy nie nadchodzi pewien czas, żeby to się rozeszło? To tak mówię, żeby może ci, którzy są w takich relacjach, żeby się zastanowili nad tym, jak to dalej wygląda, jak to jest postrzegane z zewnątrz, jak oni są postrzegani, czy jak są postrzegani jako słudzy Boży, czy jako ci, którzy są, zachowują tradycje te, które są w danym rejonie, w danej kulturze. Dlaczego tutaj też pada takie sformułowanie, dlaczego Jakub 29 rozdział pierwszej Mojżeszowej, że Jakub znienawidził Leę. 29 rozdział, 31 werset. Bo tutaj w przekładzie poznańskim on brzmi tak. Kiedy Jahwe zobaczył, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono, Rachela natomiast pozostała niepłodna. Natomiast inne przekłady tłumaczą ten werset, ten zwrot, jako tu odsunięta, inaczej. Na przykład przekład pauliński tłumaczy ten zwrot: Pan, widząc, że Lea jest pogardzana. Warszawska: w niełasce, kul, czyli tłumaczy jako była znienawidzona. No i pierwszy syn, który rodzi Lea, mówi tak: wejrzał Jahwe na moje upokorzenie,
teraz mój mąż będzie mnie miłował. Czy nie jest to trochę mocne użycie tych zwrotów? Znienawidzona, pogardzona, bo w całej tej historii ona rodzi Jakubowi najwięcej synów, tak? 6. Sama ona. W tym Lewiego i Judę, gdzie oni w późniejszych czasach odgrywają bardzo dużą rolę w całej historii prowadzącej do Mesjasza. No bo my dzisiaj to patrzymy troszeczkę jak inaczej. Jak nie kocha, no to już nie ma żadnej relacji z tą żoną, tak? Natomiast tutaj widzimy, no ta relacja małżeńska, tak, jest nadal. W jakim znaczeniu ona była odsunięta? Czy potrafimy to jakby dzisiaj zrozumieć, o co tam chodziło, o co mogłoby chodzić w tej relacji? Może to jest prozaiczne. Zobaczmy 29 rozdział, 17 werset, gdzie mamy pewien opis tych obu sióstr. Krótki, ale może coś mówiący. Ale Lea była chora na oczy, tu przekład poznański tak przekłada, zaraz przejdziemy do innych. Natomiast Rachela miała dorodną postać i piękną figurę. Może to jest bardziej przyziemnie, jak to dzisiaj byśmy nazwali, kwestia. Te chora na oczy, inne przekłady tłumaczą Tora Pardes, oczy Lei były łzawiące. Paulińska tłumaczy, Lea miała smutne oczy. Świadkowa tłumaczy, lecz oczy Lei nie miały blasku. I może tutaj jest w pewnym sensie odpowiedź, że Lea była taka smutna jakaś, byśmy powiedzieli taka depresyjna, a Rachela była zupełnie inna. Może tu jest po prostu odpowiedź, dlaczego nie ciągnęło Jakuba do Lei. Bo też jest zastanawiające, dlaczego Lea, Jakub może myśląc, że 7 lat będzie pracował za Rachelę, może myślał, że w tym czasie jako starsza siostra ona po prostu wyjdzie za mąż. Tak? Bo tutaj mamy tą kwestię poruszoną, że jak to się godzi, żeby młodsza córka wyszła wcześniej za mąż niż starsza. Może Jakub miał, może przeszło mu taka myśl, że przez ten czas ona wyjdzie za mąż. Ale tak się nie stało. Może właśnie to przygnębienie, tak można powiedzieć, smutne oczy, te, które nie mają blasku, może były tym powodem, że żaden mężczyzna się nią nie interesował. Nie wiem. Próbuję znaleźć odpowiedź na to. Ale coś w tym jest, bo też oczy wesołe, to też ludzie chcą z takimi błyszczące, tak jak to się mówi, oczywiście tu w cudzysłowie mówimy, jako alegorię, przenośnie, że coś jest w tym, że też jest takie powiedzenie, że oczy są zwierciadłem wnętrza, wyrażają wnętrze. Ona, widać, że Lea pragnęła miłości Jakuba, tak jak to przy urodzeniu tych synów wypowiada się, w zasadzie przy każdym. Przy Rubenie Jahwe widzi mój smutek, lecz teraz będzie mnie już kochał mój małżonek. Przy Symeonie Jahwe wysłuchał mnie, bo zostałam usunięta, lecz dał mi także tego syna. Przy Lewim tym razem mój mąż przywiąże się już do mnie, gdyż urodziłam mu 3 synów. A przy Judzie już inaczej mówi, tym razem będę wielbić Jahwe. Już nie zwraca uwagi na męża. I tak się kiedyś zastanawiałem, bo spotkałem się z taką opinią, z takim zdaniem, że Lea się czuła niekochana. Okej, ale czy to, całą sytuację Bóg nie wykorzystał w sensie takim, że bo mówimy o dawnych czasach i zresztą to widać w tym tekście, gdzie Rachela jest
bezpłodna i próbuje to zmienić, jakby pogardzana, że w tamtych czasach kobieta, mężczyzna także, ale kobieta, która nie ma dzieci, nie ma potomstwa, jest jakby no na marginesie społecznym, tak, może to jest nieprawidłowe określenie, ale tak na uboczu. Jest jakby tą, której Bóg nie błogosławi. Że coś jest z takim człowiekiem nie tak. I może Lea dopiero po przyjudzie zrozumiała, że to nie chodzi o miłość męża, tylko chodzi głównie o to, że Bóg w tym wszystkim spowodował błogosławieństwo dla niej, że ona ma w ogóle potomstwo. Mimo, że jest, jak tu powiedziane, niekochana, odsunięta. Ona dopiero przy czwartym synu może to zrozumiała, bo mówi tu już inny powód. Tym razem będę wielbić Jahwę. Przedtem zwracała to, co ludzie zwracają uwagę na tą cielesność, tą miłość tak zwaną, ale może właśnie tutaj w tym całym zdarzeniu miłość wiekuistego do niej się wyraziła, że ona będąca taka nieatrakcyjna, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, dla mężczyzn, ona ma potomstwo i to ma 6 synów, co jest niezwykle wielkim błogosławieństwem. Popatrzmy na to w ten sposób. Nie tylko jako kochanie tak zwane. Bo jej to zastanawiające jest właśnie, że jej to tłumaczenie zmienia się. Już nie jest tu wzgląd na męża, że ona chce jego aprobaty, jego takiej euforycznej bliskości, można powiedzieć. Tak. Może ona zaczyna rozumieć, że to jest jej błogosławieństwo od Stwórcy. To, że ma swoje potomstwo, swoich synów, z którymi może z Jakubem nie ma tej bliskiej relacji, ale ze swoimi synami ma. Oni dają jej tą bliskość. Tą, co człowiek potrzebuje jakoby na co dzień. Popatrzmy na to z innego punktu. Bo też mamy w ogólnym znaczeniu bądźcie płodni, rozmnóżcie się, napełniajcie ziemię. To podstawowe błogosławieństwo dla ludzi. Ale spójrzmy też na te słowa, bo to jest jak odnosi się, rozumiemy to jako fizyczność, tak? Rozradzanie się fizyczne i jak najbardziej. I tutaj mówiąc to do pierwszych ludzi, Bóg ma też na myśli rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemią poznaniem też fizycznie, ale też i poznaniem mnie, służeniem mi, czy będącym tej relacji bliskiej ze Stwórcą, czyli potomstwo, które będzie to też kultywować, będzie to zachowywać. I grzech w Edenie spowodował, że to rozmnażanie następuje fizyczne, ale tego rozmnażania duchowego, czyli przekazywania potomstwu wiedzy o Stwórcy, jest tylko w pewnej linii zachowane. Czyli ogół generalnie ludzi napełnia ziemię fizycznie, ale duchem nie. I teraz popatrzmy na to z innego punktu widzenia. Dzisiejszego, oczywiście w tej najlepszej sytuacji jest jak to fizycznie, czyli dzieci się rodzą, potomstwo, następne pokolenie i nabywają wiedzę w domu o Stwórcy, tak jak to mamy powiedziane, masz przekazywać to swojemu synowi, gdy wstajesz, kładziesz się i gdy wędrujesz. Czyli zawsze, żeby on o tym też pamiętał i swoje dzieci też tego uczył. To jest najidealniejsza sytuacja. Ale też popatrzmy na to z drugiej strony, gdzie może ludzie nie mogą mieć fizycznego potomstwa, ale mogą mieć duchowe potomstwo. O tym Paweł pisał. O tym też Jeszua mówi o siostrach, braciach, ci, którzy słuchają jego głosu. Też mówi o tym pokrewieństwie stricte duchowym.
rozradzaniu się, czyli można innym językiem powiedzieć ewangelizowanie, tak? Dobra nowina przekazywana jest też rodzeniem następnego pokolenia, ale w tym znaczeniu duchowym. Nie wiem, czy tylko ewangelizowanie. Ja to tak ujmuję ogólnie, tak? Taki trend. Ja to tak mówię ogólnie, ale to... Może to jest miejsce, żeby powiedzieć, że nie tylko ewangelizowanie, bo to robi co drugi... Bo to złe słowo jest. Ewangelizowanie jest nazwą własną. Dobra nowina dla każdego człowieka może być w danym czasie, w danym miejscu zupełnie inna. Dzisiaj w świecie, gdzie Tory w ogóle generalnie się nie przestrzega, dobrą nowiną może być ta prosta uczciwość. Na miarach, wagach, na wypłacaniu pracownikom pensji w określonym czasie i pełnej, tak? Co już się słyszy, że firmy nie wypłacają pracownikom przez pół roku pensji? Może to być dobra nowina dla takiego człowieka, że tak Bóg widzi podstawowe rzeczy, wręcz można powiedzieć banalne w kwestiach służenia Bogu, że to jest takie... Trzeba chodzić na kolanach w pielgrzymkach i to jest najważniejsze dla Boga. Nie. Właśnie ta uczciwość względem bliźniego jest istotna w wielu sytuacjach. Zresztą Bóg wielokrotnie to podkreśla do narodu izraelskiego, do narodu, do potomków Izraela. Źle tu mówię, narodu izraelskiego. Potomków Izraela. Wielokrotnie podkreśla, te oddania w świątyni są mało istotne, bo wy na co dzień oszukujecie się, uprawiacie niesprawiedliwość, tak ogólnie określając to. Ta dobra nowina może być właśnie tym rozradzaniem się. Jeszua też spłodził z ducha, tak? To się nazywa nowonarodzenie. Na nowo się człowiek rodzi. Płodzi duchowo potomstwo, te, które będzie słuchać wiekuistego. Warto też na to zwrócić uwagę, że to jest też bardzo ważny czynnik, bo to jest zgodne z tym, co Bóg powiedział w Edenie. Rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię poznaniem Najwyższego, jak w innym miejscu jest. Że cała ziemia będzie napełniona poznaniem Najwyższego. Że to też jest istotny element tego błogosławieństwa, tego przymierza, można powiedzieć, z ludźmi w tym aspekcie. I może właśnie Lea to zrozumiała przy czwartym swoim dziecku. Trudno powiedzieć, ale jej wypowiedź tak można by zinterpretować na dzień dzisiejszy, że zwraca uwagę teraz na coś innego i to też mamy ciekawe, że tym razem będę wielbić Jahwę i Juda. Juda znaczy chwalca Najwyższego. Z Judy mamy drugiego w zasadzie, no bo Dawid był z plemienia Judy, z pokolenia Judy, od Judy. Tego wiernego, tego posłusznego. To z Judy miał wyjść Mesjasz. Z plemienia Judy miał wyjść Mesjasz. Był Judejczykiem. Zobaczmy, no. I to, co Jehoszua robi, na nowo rodzi ludzi. Też wypełnia to prawo z Edenu, że jego nauka powoduje, że ludzie się na nowo narodzają, są nowymi ludźmi, tymi, którzy w prawidłowy sposób oddają chwałę Stwórcy przez swoje czyny. Mamy tu na wielu płaszczyznach przenikające się historie, ale to przykład tej Lei, gdzie uważam, że to jest dosyć płytkie i proste, że ona była smutna, bo mąż jej nie kochał. No ale gdyby nie podstęp Labana, zobaczmy, tą złą rzecz Labana, Bóg obrócił błogosławieństwo. Dla niej samej i dla potomstwa, które
z niej wyszło? Czyż ona nie jest błogosławiona, Lea? Czy byśmy takiego określenia nie użyli w dzisiejszych czasach, już po tym wszystkim, co się wydarzyło? O tych oczach jest też mowa w Pieśni nad Pieśniami. Zobaczmy sobie 4:9, bo tutaj jest ten poetycki język, ale w nawiązaniu też do oczu, przekład pauliński, 4:9, Pieśń nad Pieśniami. Oczarowałaś mnie, moja siostro, ulubienico, oczarowałaś mnie jednym twym spojrzeniem, jednym klejnotem twego naszyjnika. Czyli coś w oczach jest takiego, że przyciąga ludzi. Tutaj w tym wypadku mężczyzn. Przyciąga. I może właśnie Lea coś w oczach miała takiego, że nie była atrakcyjna dla mężczyzn. Samo imię Lea, nie wiem, czy wiecie, co znaczy. Jest to tłumaczenie, że z akadyjskiego prawdopodobnie, że oznacza krowa. Lub arabskie, dzika krowa. Takie dzisiaj byśmy powiedzieli, no uwłaczające trochę, no ale my tego nie wymyśliliśmy. Rachela. Ja zerknę, bo nie patrzyłem. Rachela, tu mam pokazane, że może znaczyć owca. Czy takie zwierzęce imię. Imiona. Nie wiem, nie widziałem oczu owcy. Ja mówię o krowi. Krowich też z bliska nie widziałem. Są duże, z rzęsami. Spokojne, łagodne. Źle powiedziałem, że Lea miała sześcioro dzieci, miała siedmioro. Powiedziałeś dobrze, powiedziałeś sześciu synów i miała sześciu synów. No tak, sześciu synów, tak, to w tym znaczeniu dobrze, ale sześcioro dzieci, bo jeszcze córkę urodziła Dinę. Dobrze, coś jeszcze w tym fragmencie, coś ciekawego, jesteśmy w stanie ująć. Może tak powiedzieć, że te parzenie się tych zwierząt przy poidłach, tak, że te trzciny narznięte tam w ten sposób, to nie wynika, że Jakub był jakiś oświecony, jak to ma robić, bo to dostał pouczenie od Boga, jak to ma robić. To tutaj w tym tekście jest powiedziane. To nie jest jego jakaś mądrość, jakieś sztuczki tajemne. Ktoś kiedyś mówił, że podobno tak jest. Ja gdzieś... Gdzieś to żeśmy się spotkali z tym. Pamiętasz? Nie mogę źródła znaleźć. Ja też o tym czytałam. To było jakoś wyjaśnione nawet, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, ale nie mogłam tego źródła później jakoś znaleźć. Warto też już na zakończenie dzisiejszej parszy powiedzieć, że tu w tym fragmencie Bóg zawiera przymierze z Jakubem. Mamy o tym przymierzu, mimo że samo słowo przymierze nie występuje, ale sens wypowiedzi na to wskazuje. Rodzaju 28, 13 i 14. We śnie, to gdzie się Jakubowi śni ta drabina, tak zwana Jakubowa. 13 i 14 werset. A oto Jahwe stanął nad nimi i powiedział: Jam jest Jahwe, Bóg twojego ojca Abrahama, Bóg Izaaka, ziemię, na której teraz spoczywasz, dam tobie i twemu potomstwu. Czyli tu jest powtarzane to przymierze zawarte z Abrahamem i z Izaakiem. I 14. Twoje potomstwo będzie jak proch ziemi, rozszerzy się na zachód i wschód, i na północ i na południe. Przez ciebie i twoje potomstwo dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi. To przez twoje potomstwo dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi. To jest proroctwo dotyczące Mesjasza, tak? Bo
mamy później Dawida jako potomka Judy, a później mamy potomka Dawida Jehoszuę, Ben Dawid, Ben Josef. Nie opuszczę cię, aż wypełnię to, co ci obiecałem. Czyli tu jest to przymierze powtórzone, odnowione. Bóg odnawia to bezpośrednio z Jakubem. To co, na dzisiaj skończymy? Na dzisiaj skończymy omawianie tej parszy, chyba że jakieś pytania jeszcze. Okej, okay. To zakończymy. Spotkamy się za tydzień, jak zwykle o 12:00 w następnej parszy. Jak oczywiście Stwórca pozwoli, działajmy w tym zakresie, które Bóg wypowiada bezpośrednio swoje słowa. Też bierzmy te słowa, spójrzmy na te słowa, też, że Bóg wypowiada pewne rzeczy dosłownie, fizycznie, które mają się wypełnić i w sposób duchowy, alegoryczny. Spójrzmy na to i te razem, jakby te wypowiedzi można by określić jako duch i ciało, że razem one współdziałają, współgrają. I tak Bóg, Stwórca nasz, widzimy, działa w tym znaczeniu. Działa przede wszystkim fizycznie. Pierwsze wypełnienie jest fizyczne, drugie duchowe. Tu też mam na myśli mowę o świątyni, o mieszkan tak zwanym, miejsce przebywania fizyczne i duchowe, jako razem w ludziach, w których ma upodobanie. Abyśmy takimi się stali, bo cała ziemia ma być napełniona poznaniem, oczywiście w ludziach, którzy mówią o nim, mówią o tych dziełach stwórczych, że to wszystko Bóg stworzył, aby człowiek się zastanawiał codziennie, mając relacje czy ze zwierzętami, z fauną, florą i tak dalej, aby to przekazywał następnemu pokoleniu, abyśmy wzrastali. Nie aby pokazywało się pokolenie jakieś i to szło na zatracenie, ale żeby to się rozmnażało i rozradzało po całej ziemi. Tak jak jest powiedziane w Izajasza, przychodzimy na jego świętą górę, chociażby jak dzisiaj w szabat, rozmawiając i lgnąc do naszego Ojca, naszego Stworzyciela, oczywiście w duchu Jehoszua HaMashiach. Niech Stwórca będzie z nami w każdej naszym dziele, które prowadzi do uświęcenia Jego imienia. Jak Bóg pozwoli, spotkamy się za tydzień. Shalom.